zamek Jocha był zamkiem masońskim? Symbolika masońska na zamku Jocha jest pewno zagadką i to się na razie nie zmienia. Na pewno jest, że była tutaj organizacja ezoteryczna. Patrząc na zamek Jocha dzisiaj, widzimy ewidentnie, że pomieszczenia niektóre były specyficznie podporządkowane działalności Ernesta Giczowa i jego tajnej organizacji umiejscowionej na zamku Jocha. Ernest Giczow był masonem, wynika to z spisu loży z miasta Lubań. Był tam, o dziwo, szeregowym członkiem tejże loży. Natomiast to, co stworzył na zamku, co stworzył w symbolice, wielkie ilości symboliki, które praktycznie jest w setkach w pomieszczeniach ważnych tylko dla masonów, świadczyć może o tym, że był to człowiek, który musiał i spełniał bardzo ważną rolę w rycie masońskim lub też w różnych organizacjach tajnych. Wiele symboli na zamku Jocha ukryte są pod specjalnymi technikami patrzenia na nie. Sławne hasło ukryte na widoku na zamku Jocha wypełnia się w 100%. Na czym to polega? Pierwszym przykładem są kolumny. Kolumny, które, jak pamiętamy z Biblii, miały być kolumnami podtrzymującymi świątynię Salomona. Otóż kolumny w sali w bibliotece zamku Jocha, małej bibliotece, są kolumnami praktycznie nic nie pokazującymi, jednak po odpowiednim ich podświetleniu widzimy coś, co wyłania nam się na suficie. Otóż kolumny wychodzą przed licą ściany. Podświetlane od dołu pokazują potężne rogi wyłaniające się z nich. W witrażach zamku Jocha wykonanych przez Edwarda Sztylca około roku 1912 widzimy również ukrytą symbolikę. Między innymi kolejny raz ujawniają nam się kolumny. Widzimy również symbole chrześcijańskie, katolickie, innych religii, między innymi również satanizmu. Kolejny raz ujawnia nam się jeden z najbardziej demonicznych znaków satanistycznych. Tam również, w jednym ze środkowych witraży w bibliotece, widzimy po odpowiednim spojrzeniu głowę diabła szatana. Antaba. Kołatka. To tutaj stawał profan w masce na oczach, w czarnej chustce i waląc nią bezładnie doprowadzał do tego, że do pod drzwi podchodził mistrz ceremonii. Wtedy on zadawał mu pytanie, czy chce przejść w nowe wcielenie, czy chce poznać tajemnicę. Profan odpowiadał tak, że chce. Trzy stopnie wtajemniczenia. Mistrzowski, czeladniczy i uczniowski. Profan właśnie po nich przeszedł. Stoi na sali rycerskiej, w której aż roi się od różnego rodzaju symboliki masońskiej. Dla osoby nieobeznanej zwykłe drzwi, a dla masona, który uczestniczył tutaj w obrzędach, patrząc na te drzwi, widząc symbol odpowiedni, widział, że tędy ma podążać dalszą wędrówkę. Oryginalny kredens z czasów Ernesta Giczowa, a za nim bogata ornamentyka. A jeśli się uważnie przyjrzymy tej ornamentyce, dostrzeżemy symbolikę. Nie mogło też zabraknąć symboli masońskiej w Wielkiej Bibliotece, jednej z 9 bibliotek zamku Jocha. Nad kominkiem neorenesansowym znajduje się malowidło. Malowidło odnoszące się do Księgi Objawienia, ostatniej z ksiąg biblijnych. Otóż archanioł Michał zabija pradawnego smoka diabła szatana, zrzucając go na ziemię. Ta kompozycja współgra z bocznymi filarami gablot bibliotecznych, na których widnieją ewidentne symbole masońskie. Między innymi głowa diabła wkomponowana zawsze w pięcioramienną gwiazdę nazwaną przekornie przez masonów gwiazdą betlejemską. Wielu badaczy, którzy przyjeżdżali na zamek i zgłębiali tajemnice symboli, wskazuje kierunek niemasoński, ale jeszcze bardziej tajemniczy organizacji, która nazywała się Iluminaci Bawarscy.
Obfitość symboli masońskich może nam tłumaczyć istnienie na zamku takiej dużej ilości tajnych przejść. Ale co tutaj się działo, jakie rytuały odbywały się, możemy się tego nigdy nie dowiedzieć.